Dzień dobry, nazywam się Marek Grzechowski i dzisiaj moje zadanie N na M. Po tym jak przebrnęliśmy przez bardzo egzotyczną treść, dostawaliśmy następujący problem. Mieliśmy planszę N na M, wszystko 1000, a w środku tej planszy mieliśmy jakieś liczby A i, które były do 500. I co mieliśmy zrobić? Mieliśmy wypisać maksymalną sumę dwóch liczb, które znajdują się w tej planszy, takich, że jak na przykład weźmiemy dwie liczby, one są ok, ponieważ nie leżą w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu. Jakbyśmy wzięli na przykład te dwa x, to tak nie możemy zrobić. No i mamy wypisać maksymalną taką sumę jakiejś pary liczb. Tak możemy się zabrać do tego zadania. No, wybierzmy sobie jakąś liczbę, która jest maksymalna. Załóżmy, że ona się znajduje w tym miejscu naszej tablicy. Teraz wybierzmy następną liczbę, która jest tuż po niej. Czyli tam albo taka sama, albo mniejsza. Załóżmy, że ona jest gdzieś bez tej ogólności w tym wierszu. Załóżmy, że to jest ta. No to wybieramy następną, następną i w końcu trafimy na jakąś liczbę, która nie jest już w tym wierszu. No, musimy trafić na taką. Załóżmy, że w pierwszym przypadku będzie to liczba, która jest w kolumnie tego maksimum, które wybraliśmy na początku, ale już nie jest w tym wierszu. Co wtedy robimy? Wtedy bierzemy sobie jako nasze aktualne maksimum, w tym przypadku, drugie maksimum, czyli nie to, tylko największą liczbę spośród tych liczb, które już wybraliśmy w tym wierszu i sumujemy ją z tą liczbą. Wtedy mamy jakąś sumę i zauważmy, że ta suma jest prawie że największa. W sensie w niektórych przypadkach będzie największa, ale jest jeszcze jeden przypadek, w którym nie będzie największa. Może się też zdarzyć, że ten element, nasz maksimum, jest tak duży w porównaniu do innych, że gdybyśmy wybrali jakiś inny element, który jest już poza tym wierszem i tą kolumną, no to dostajemy maksymalną sumę. Więc po tym, jak znaleźliśmy te dwa elementy, kontynuujemy przeszukiwanie, aż w końcu znajdziemy jakiś element, który nie jest ani tu, ani tutaj, sumujemy te dwa, czyli to jest ten przypadek, i wypisujemy maksimum z tych dwóch. Oczywiście mogliśmy zamiast tego od razu znaleźć ten, no to wtedy maksimum z tego plus to i z maksimum z tego plus to jest oczywiście to plus to, ponieważ to jest nasz największy element. To teraz jeszcze tylko kilka słów, dlaczego takie rozwiązanie jest poprawne. No załóżmy, na samym początku rozpatrzmy naszą parę, w którym jest maksimum. No tak jak widzimy, jak wybraliśmy tutaj maksimum i wybraliśmy jakąś liczbę, która jest największa, która nie leży na żadnym wierszu ani w kolumnie tego maksimum, będzie to największa para, w której występuje nasz maksimum. Dlaczego? No bo gdyby nasze maksimum oprócz tutaj występowałoby gdzieś tutaj, no to byśmy mieli przypadek ten, czyli byśmy wzięli to maksimum z czymś, co nie leży w tym kolumnie. Dobrze, a teraz druga para, którą rozpatrywaliśmy, to było nasze drugie maksimum gdzieś tutaj. I dlaczego to jest maksymalne? No bo jak mamy sobie drugi maksimum w tym wierszu, no to wszystkie liczby większe od tej, która nam się pojawiła w pewnym momencie, leżą w tym wierszu, czyli nie możemy ich wziąć. Dlatego widzimy, że jak weźmiemy sobie tym algorytmem takie pary, które jest maksimum i największa liczba, jaką możemy z maksimum wziąć, drugi maksimum i największa liczba, którą możemy wziąć z drugim maksimum, to jest to optymalne, ponieważ gdybyśmy wzięli na przykład trzecie maksimum albo czwarte, no to zawsze będą obydwa elementy pary mniejsze niż któreś z tych par. Dziękuję.